Cześć jestem Natalia. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie bookhaul z tym, że będzie on taki jak ostatnio, oprócz nowych książek, które sobie sama zakupiłam, bądź dostałam w prezencie, bądź dostałam od wydawnictw. Pokażę wam książki, które wypożyczyłam ostatnio w bibliotece i te, które dodałam sobie do biblioteczki na platformie, której używam, czyli Legimi. Wszystko to dzisiaj w odcinku. Zapraszam was serdecznie. Na początek klasyka literatury polskiej. Nowość, którą dostałam w prezencie, za co bardzo serdecznie dziękuję. Jestem tą książką oczarowana. Jest to Nadniemnem Elizy Orzeszkowej z wydawnictwa Elipsa z roku 1992. To znaczy, że to wydanie jest ode mnie trzy lata starsze, ponieważ ja urodziłam się w roku 1995. Jakby kogokolwiek to interesowało. Nadniemnem to jest kwietniowa lektura Klubu Polskiej Książki Klasycznej. I ja bardzo długo szukałam idealnej wersji dla siebie. W końcu nie znalazłam, wypożyczyłam w bibliotece pewną wersję, którą zresztą też Wam zaraz pokażę. Ale ostatecznie zaczęłam słuchać tego w audiobooku. Niestety bardzo źle słuchało mi się nadmierne w audiobooku i bardzo się cieszę, że w końcu znalazłam wydanie, które czyta mi się bardzo dobrze, bo już wczoraj wieczorem przerzuciłam się właśnie na to wydanie i czyta się doskonale. To jest wydanie z twardą oprawą, one jest takie dosyć duże i w środku są niezwykle klimatyczne ilustracje. Oczywiście zaraz Wam tutaj coś pokażę. No, jestem po prostu nim zachwycona, i teraz mam taki pomysł, żeby. Podobnie jak Arleta z Bukstagrama, pogoda na książki, zacząć zbierać sobie właśnie polską klasykę literatury w wydaniach z wydawnictwa Elipsa właśnie, ponieważ te wydania są niesamowite, bardzo klimatyczne i tekst jest tak rozbieszczony na stronie, że czyta się go naprawdę dobrze. Wczoraj usiadłam właśnie do tej książki i skończyłam tom drugi nadniemny. Oczywiście o tej książce więcej rozmawiamy na grupie na Instagramie, Klubu książki. Jeżeli chcecie, to oczywiście w każdym momencie możecie dołączyć. Wystarczy, że napiszecie do mnie wiadomość prywatną. Ja tym wydaniem jestem oczarowana, naprawdę bardzo mi się podoba. Jest przepiękne i niezwykle klimatyczne. Dostałam też w prezencie wielkanocnym stanie Lwa Ustoja", czyli chyba taką największą rozprawę filozofii Tołstoja. Będę tę książkę starała się przeczytać w tym roku. Czy mi się uda to zrobić, tego jeszcze nie wiem, bo wydaje mi się, że może być naprawdę trudna. Natomiast ja już wiem, że z twórczością Lwa Ustoja jest mi po drodze. Przeczytałam Wojnę i Pokój, przeczytałam również Anny... Kareniny e, oraz nowele Tołustoja, kilka nowel Tołustoja i wszystkie te e, utwory niezwykle mi się podobały. Natomiast w Wojnie i Pokoju był epilog, który był właśnie takim zapisem rozważań e, filozoficznych na temat wojny, na temat konfliktów zbrojnych. E, I ten epilog czytało się dosyć trudno, więc wyobrażam sobie, że stanie będzie gdzieś tam pod kątem trudności e, Podobne do właśnie tamtego epilogu, ale i tak bardzo się cieszę na lekturę. Myślę, że czytając z martwych stanie w audiobooku będę słuchała e, biografii Toustoja. Wiem, że jest taka dostępna na którejś z pla platform audiobookowych, niestety teraz nie pamiętam na której. A ja bardzo chciałabym poznać życiorys Tołstoja. Wydaje mi się, że to może być również dobre uzupełnienie do właśnie czytania o jego poglądach filozoficznych. Dostałam również hrabinę Kozel. Józef Ignacy Kraszewski jest autorem. To jest wydanie z wydawnictwa. Proszę nie gryźć tego kabelka. Ludowa spółdzielnia wydawnicza Warszawa 1978 hrabina Kozel to również będzie lektura klubu polskiej książki klasycznej. Wydaje mi się, że lipcowa, ale mogłam tutaj coś pomylić. Na wszelki wypadek wrzucę Wam tutaj rozkładówkę, ponieważ mamy już ją wybraną do końca roku 2024. No i Ogniem i Mieczem Henryka Sienkiewicza. Również prezenty, które dostałam. Takie wydania, które mają naprawdę bardzo komfortowy druk na stronie. Wydaje mi się, że będzie się dobrze czytało. Ja chciałabym Ogniem i Mieczem właśnie przeczytać w wersji fizycznej, a nie przesłuchać w wersji audiobookowej. Natomiast oczywiście jeszcze nie wiem jak mi to pójdzie. Niedawno czytałam Henryka Sienkiewicza Rodzinę Połanieckich i ta książka była moim zdaniem bardzo dobrze napisana. Niedawno też skończyłam słuchać w audiobooku W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza i też bardzo pod kątem językowym mi ta książka odpowiadała, więc myślę sobie, że styl Henryka Sienkiewicza jest w moim guście i jego książki będą dla mnie raczej komfortowe i łatwe do czytania. To jest wersja dwutomowa z wydawnictwa literackiego i ma taką ładną Stążeczkę do zaznaczania, nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa. Będzie to również lektura klubu polskiej książki klasycznej, natomiast znowu nie pamiętam w którym miesiącu, wydaje mi się, że w czerwcu. Natomiast znowu rozkładówka jest tutaj. Teraz książki, które zakupiłam sobie w Szkocji w kwietniu byłam w Edynburgu w Szkocji. Zwiedzać sobie tę stolicę właśnie. I kupiłam sobie trzy książki na pamiątkę. W marcu fajnie się to złożyło, ponieważ wtedy organizowałam też miesiąc szkocki, czyli maraton, który miał na celu poznawanie książek szkockich autorów, autorek i osób autorskich. Swoją drogą następny film na, tej, na tym kanale to będzie właśnie film z maratonu szkockiego, więc już teraz was do niego zapraszam. I zakupiłam sobie na pamiątkę Myszy i Ludzie Johna Steinbecka, czyli nowelę jednego z Moich ulubionych pisarzy w języku angielskim. Bardzo podobało mi się to minimalistyczne wydanie, a okazało się, że ja nie mam swojej wersji w biblioteczce. Myszy i Ludzie to coś, co przeczytałam już dwa razy. Za pierwszym razem miałam tę książeczkę wypożyczoną z biblioteki i wtedy mi się nie podobała, a za drugim razem niedawno przesłuchałam sobie ją w audiobooku i zrobiła na mnie dużo większe wrażenie, bo przede wszystkim nie potraktowałam jej dosłownie, tylko odczytałam ją w sposób metaforyczny. I ja bardzo twórczość Johna Steinbecka lubię. Na Wschód od Edenu i Grona Gniewu to są jedne z moich ukochanych książek. No a to wydanie jest naprawdę bardzo, bardzo ładne. Kiedy byłam po raz pierwszy w Anglii w zeszłym roku, to zaczęłam sobie przywozić takie książeczki z. Kolekcji, która się nazywa Macmillan Collector's Library. I postanowiłam sobie właśnie tę kolekcję zbierać, zbierać książki z tej kolekcji, ponieważ są ładne. Bardzo odpowiada mi szata graficzna. Zazwyczaj w tej kolekcji wydawana jest klasyka brytyjska. I już mam kilka tych książeczek u siebie. Mam na półce perswazję i Wichrowe Wzgórza. To są właśnie książki, które przywiozłam z Anglii. Natomiast teraz ze Szkocji przywiozłam Jane R., Charlotte Bronte oraz taką książkę, która bardzo mi się z Edynburgiem kojarzy, ponieważ opowiada o cmentarnym. Piesku Bobim, który jest symbolem Edynburga. Polecam Wam bardzo zainteresować się legendą związaną z pieskim Bobim. To właściwie nie jest legenda, tylko taka historia, która jest bardzo popularna w Edynburgu. Zresztą tam też jest pomnik. Tego pieska. No, i właśnie kupiłam sobie taką krótką historyjkę, która o tym piesku opowiada. Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast szczerze mówiąc, też nie wdrażałam się w szczegóły i jeszcze jej nie czytałam, ale na pewno kiedyś sobie przeczytam. Oczywiście jest to znowu książka po angielsku. Ma taką wklejkę i ma y, złote brzegi. Zresztą wszystkie te książki mają złote brzegi. A to oczywiście Jane R. Charlotte Bronte, czyli jedna z moich. Ulubionych książek. Nie będę raczej czytała Jane Eyre w tym wydaniu. Kupiłam je jako pamiątkę. To ma dla mnie tylko taki wymiar symboliczny. Po prostu lubię tę pozycję i chciałam ją mieć, a ja nie kupuję raczej magnesów ani nic takiego, więc. Inwestuje w pamiątki książkowe. Dostałam na Wielkanoc również Pomoc Domową Sekret, czyli kontynuację pomocy domowej, takiego wielkiego hitu, jeżeli chodzi o thrillery, który ja osobiście poznałam w zeszłym roku. Autorką jest Frida McFadden. Bardzo mi się pierwsza część podobała, dlatego chciałam przeczytać kontynuację, która nie do końca jest kontynuacją, czyli właśnie Sekret. I tę książkę również przeczytałam już. Opowiem Wam o niej w podsumowaniu. Czytelniczym marca, ponieważ jeszcze w marcu udało mi się ją skończyć. Tak naprawdę czytałam ją znowu na dwa posiedzenia, ponieważ była niezwykle wciągająca. I za to właściwie najbardziej cenię książki Fried McFadden, ponieważ jak do nich usiądę, to nie potrafię się oderwać, i czasami właśnie dla takiego. Relaksu mózgowego. E, takie książki są właśnie potrzebne, i te książki, chociaż można im co nieco za, zarzucić, do czegoś się tam fabularnie przyczepić, to jednak są bardzo wciągające i bardzo odprężające. Viktor Frankl, człowiek w poszukiwaniu sensu, to książka, którą czytałam, jest to zresztą taka książka, która bardzo mocno się zaszczepiła w mojej świadomości. Była to jedna z takich pierwszych książek, które przeczytałam, które e, Należą do literatury faktu i które przewróciły mój sposób myślenia do góry nogami, tak naprawdę. To jest książka, która opowiada o osobistych doświadczeniach Wiktora Frankla, który był psychiatrą i który był w obozie koncentracyjnym i pierwsza część tej książki właśnie skupia się na osobistych doświadczeniach Frankla z tamtego okresu, czyli z okresu II wojny światowej. Natomiast w drugiej części Viktor Frank opowiada o swojej metodzie psycho Terapeutycznej i to również jest bardzo interesujące. Jestem bardzo ciekawa, jak przy drugim czytaniu do tej książki podejdę, czy ona zrobi na mnie tak samo duże wrażenie jak za pierwszym ra razem. Spodziewam się, że tak, bo jednak ta tematyka jest tutaj uniwersalna i można mieć nieco wątpliwości co do tej metody terapeutycznej, którą Frank tutaj proponuje. To jest logoterapia, z tego co pamiętam. Natomiast ta książka jest bardzo autentyczna i ona jest niezwykle głęboka, i z tego przynajmniej powodu warto po nią sięgnąć. Ja ją niezmiennie polecam, natomiast w tym roku spróbuję zrobić rewit, ponownie ją przeczytać i też przy okazji jakiegoś podsumowania czytelniczego podzielę się z wami moimi ponownymi wrażeniami. Kolejna książka, którą chcę wam tutaj pokazać, to Miasto Gwiezdnego. Pyłu. Georgia Summers jest autorką to jest pisarka brytyjska. Tę książkę będę recenzowała w ramach płatnej współpracy z wydawnictwem Jaguar. Tę książkę będę czytała, tak sobie wymyśliłam, w wyzwaniu, o którym mówiłam Wam w TBIarze na Kwiecień, czyli w wyzwaniu, że przez tydzień postaram się czytać tylko i wyłącznie fantastykę, właściwie książki fantazy. To właśnie taka książka jest. Ona opowiada o głównej bohaterce, dziewczynie, która próbuje przełamać rodzinną. Klątce. Tyle wam powiem na ten moment, ponieważ sama jeszcze tej książki nie czytałam. Będę ją zaczynała czytać konkretnie w czwartek, ponieważ wtedy rozpoczyna się moje wyzwanie fantazy, Będę chciała też wtedy przeczytać Drogę Królów Brandona Sandersona, więc trzymajcie za mnie kciuki, żeby to wyzwanie mi poszło dobrze, bo ja oczywiście mam bardzo dużą fantazję, jeżeli chodzi o stawianie sobie sama wyzwań czytelniczych, a potem rzeczywistość weryfikuje to w sposób bardzo często okrutny. No ale postaram się Sprostać. Ta książka wydaje się być naprawdę intrygująca. Okładka niezwykle mi się podoba. Nie ukrywam, że również ta okładka była jednym z powodów, dla których zdecydowałam się na współpracę. Zachciało mi się ostatnio też zbierać nową kolekcję ani z Zielonego Wzgórza, a właściwie N z Zielonych Szczytów Lucy Mount Montgomery czyli tą kolekcję wydawaną przez wydawnictwo Marginesy. W przekładzie Anny Bańkowskiej jest to nowy przekład, który zewsząd zbiera naprawdę pozytywne opinie, i ja również chciałabym Anię, którą bardzo lubię, do której mam ogromny sentyment. W nowym przekładzie przeczytać. Dodatkowo, niezwykle podoba mi się ta szata graficzna. Początkowo zupełnie nie byłam przekonana do, do takiej bardzo odważnej kolorystyki, ale jak te książki stoją obok siebie, to one naprawdę świetnie do siebie pasują, więc tak, ja też je chciałam mieć, chociaż mam inną kolekcję ani na półce. Konkretnie mam te wydania ani z świata książki. Edycja ekskluzywna, elegancka, nie wiem dokładnie jak ona się nazywa, ale pewnie kojarzycie, że chodzi mi o ten materiał wydania i ja właśnie w tych materiałowych wydaniach przeczytałam ani z Zielonego Wzgórza, ani z a ani na Uniwersytecie i ani z szumiących Topoli Reszty części jeszcze nie czytałam, natomiast wiem, że teraz Nikola z kanału Dr. Book robi maraton z twórczością Lucy Mount Montgomery, więc to fajnie, może dołączę, może zdążę przy natłoku moich planów czytelniczych i też kolejną część Ani przeczytam, albo właśnie sięgnę po ani w nowym tłumaczeniu. Bardzo mi się podoba to wydanie, sami przyznajcie, że jest takie bardzo, bardzo ładne i pasuje do charakteru samej Ani. Kormak McCarthy i Krwawy Południk z wydawnictwa literackiego to kolejna książka, którą dostałam na Wielkanoc. Tym razem jest to pozycja, którą dostałam od mojego męża, ponieważ sobie ją wybrałam. Jest to książka, którą wylosowałam w marcu w ramach wyzwania, które sama sobie zrobiłam, że losuję książki, które według Was trzeba przeczytać w życiu. Zrobiłam nawet o tym osobny film, więc odsyłam Was do niego. No i właśnie wśród Waszych propozycji książek, które trzeba przeczytać przed śmiercią, pojawił się krwawy południk Kormaka McCartiego, i ja postanowiłam tę książkę, Przeczytać oczywiście, ponieważ Kormaka znam z jego książki Droga, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. I tak się stało, że krwawy południk przeczytałam, natomiast nie zdążyłam w marcu i skończyłam tę książkę w kwietniu. E, bardzo mi się podobała. Mam e, niezwykle dużo do powiedzenia na temat tej książki, przynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ bardzo intensywnie o niej myślałam po lekturze, no ale niestety moja opinia dopiero w podsumowaniu czytelniczym kwietnia się pojawi. Robert Whitaker: Zmącony obraz leki psychotropowe i epidemia chorób psychicznych w Ameryce. Z wydawnictwa czarnego to książka z literatury faktu, którą sobie zakupiłam. Z czystej ciekawości, ponieważ tematyka zdrowia i chorób psychicznych mnie interesuje na całym świecie, również tematyka używania leków psychotropowych. Oczywiście lubię też takie tematy, które opowiadają właśnie o nadużywaniu pewnych substancji, o epidemiach. Na przykład, niezmiennie polecam Wam tutaj serial Lekomania, który z kolei opowiadał o epidemii opioidów. W Stanach Zjednoczonych. Bardzo ciekawy był i dlatego również zdecydowałam się na lekturę, na zakup tej książki, tak naprawdę, bo jeszcze jej nie czytałam, ale na pewno niebawem sobie ją przeczytam. Bardzo brzmi to ciekawie, lubię takie tematy. Książka jest wydana świetnie. Niezwykle pouczający, bardzo mądry i wartościowy komiks, powieść graficzna, którą już przeczytałam, o której Wam jeszcze nie opowiadałam, to zmarszczki. Pako Roka jest autorem. O tej powieści usłyszałam dzięki Kamili i bardzo mnie tematyka zainteresowała, ponieważ ta powieść opowiada o chorobie Alzheimera. Ale nie tylko. Opowiada o bohaterach, którzy są w domu starców, w domu spokojnej starości. Bardzo fajna jest ta powieść graficzna. Na pewno moja recenzja, opinia moja pojawi się w podsumowaniu czytelniczym marca, ale już teraz mogę Was do tej powieści zachęcić. Jest krótka, ja ją poleciłam już wielu osobom, i wszyscy przeczytali ją z zainteresowaniem i podoba mi się również to, jak ta powieść jest narysowana. Na pewno będę. Chciała przeczytać więcej książek, więcej powieści graficznych tego autora. I teraz postaram się szybko pokazać Wam takie starsze książki, które zdobyłam z różnych źródeł. To są książki, które albo są z jakichś kiermaszy starych książek, albo z takich miejsc, gdzie bezpłatnie można po prostu zabrać sobie książkę, która jest starsza i. Yy, niezbyt chciana. A ja ostatnio nabrałam dużo, dużo miłości do starszych książek, przede wszystkim dzięki Kindze z kanału Essa Czyta, ponieważ ona prowadzi taki cykl na swoim kanale Targ Staroci. I bardzo czule opowiada o starych wydaniach książek. Więc ja też troszeczkę tego bakcyla połknęłam i zaczęłam się starszym wydaniom książek przyglądać. I teraz chętnie je biorę również do siebie, do domu, jeżeli takie napot napotykam. No i na przykład napotkałam Anię z Szumiących Topoli, Lucy Mount Montgomery, czyli czwartą część przygód Ani. Mam to wydanie z naszej księgarni z roku 1970. Wydaje mi się, że jest klimatyczne, natomiast jest tutaj taka dziwna sprawa, że ta, ten tytuł jest tutaj troszeczkę na odwrót. Tak mi się przynajmniej wydaje, że on powinien być obrócony. Wtedy tak, wtedy wyglądałoby to. Lepiej, jeżeli ta książka byłaby położona, czyli tak, jak tutaj jest. No i jak już mówimy o Ani, to mam również kolejne wydania: Starsze Ani, Ani z Avonlea oraz Ani na Uniwersytecie. To są wydania z kolei z wydawnictwa. Nasza księgarnia z Warszawy z roku 1986, no bardzo są ładne, bardzo klimatyczne. Ja też mam duży sentyment do starych wydań Ani, ponieważ pamiętam, że był taki okres w moim życiu, kiedy bardzo mocno chciałam kupić sobie całą serię o Ani z Zielonego Wzgórza i nie było jeszcze tak dużo wydań jak jest teraz dostępnych w księgarniach. i Gdzieś tam szukałam po Allegro czy po Vinted I Książki były naprawdę w bardzo wysokich cenach, i ja już prawie się zdecydowałam na to, żeby zapłacić naprawdę dużo pieniędzy za takie starsze wydania, no ale ostatecznie potem okazało się, że wydawnictwo świat książki będzie wydawał Anie i ja wtedy kupiłam z wydawnictwa świat książki. Kolejne książki, jakie tutaj mamy, to taka krótka nowela o wykładowcy literatury na uniwersytecie, który zmienił się w kobiecą Pierś, Filip Roth. Wzięłam tę nowelę ze względu na autora, którego twórczość chciałabym zacząć czytać, i pomyślałam sobie, że na początek taka nowela mogłaby być interesująca. Wzięłam esej o depresji. Ciemność Widoma z Tyrona, również z takiego kiermaszu. Niektóre te książki są również z Book Crossingu. Wzięłam sobie niedawno również Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Ta książka też była zostawiona w takim koszyku książek niechcianych, a ja pomyślałam, że to wydanie jest całkiem ładne i chciałabym do Przedwiośnia wrócić, natomiast nie przyjrzałam się temu, jak jest tekst na stronach, jak wygląda. I niestety nie wygląda to zbyt ciekawie, bo po pierwsze, kartki są białe, a tekst jest bardzo upchany, więc dalej będę poszukiwała ładniejszego, bardziej komfortowego do czytania wydania Przedwiośnia. Wzięłam sobie też Wyspę Skarbów jakiś czas temu, już to było w marcu, to jest jakiś wydanie z wydawnictwa Zielona Sowa, które było w gazecie. Wyspę Skarbów czytałam w marcu w ramach miesiąca szkockiego, ponieważ autor był szkockim pisarzem, zresztą w Edynburgu byłam w muzeum Pisarzy, i tam bardzo dużo na temat Roberta Louisa Stevensona się dowiedziałam. O Wyspie Skarpów opowiem Wam już niebawem. Mam tutaj jeszcze doktora Dolittle i jego zwierzęta z naszej księgarni. To jest wydanie z roku 1955. Jest bardzo urocze. Naprawdę dziękuję Ci Kinga, że zwróciłaś moją uwagę na te stare wydania, bo można odnaleźć niezwykłe perełki. I, I tak samo przeczytać książkę i, i zachwycić się wydaniem, i nie trzeba wydawać na to naprawdę wielkich pieniędzy, ponieważ no nie oszukujmy się, gdybyśmy chcieli kupić sobie nowość każdą albo każdą książkę, którą chcielibyśmy przeczytać w księgarni. To, no, dużo pieniędzy by na to po prostu poszło. Maria Rodziewiczówna, Jerychonka, to kolejna pozycja, którą wzięłam. Nie wiem nic na temat tej książki. Wzięłam ją ze względu na nazwisko Marii, o której dużo w tym roku myślałam, ponieważ w klubie książki pierwszą lekturą było The White is, właśnie Marii. No i ostatnia książka, którą wzięłam to Lesi Wróć, czyli klasyk o piesku. Kiedyś to na pewno czytałam, widziałam też jakiś film, ale teraz już nie pamiętam, Kompletnie o czym to było i mam tylko szczerą nadzieję, że ten piesek tam nie umiera. Bo tak jak Wam powiedziałam ostatnio, mam alergię na książki i filmy, w których piesek umiera albo pieską dzieją się złe rzeczy, to znaczy mam alergię w takim sensie, że nie jestem w stanie emocjonalnie zdzierżyć takich tematów, bardzo mnie to rozczula. A ten piesek jest taki słodki. Jaka to jest rasa? Bardzo mnie to teraz interesuje. Ja się nie znam na rasach psów, więc jeżeli to jest jakaś oczywistość, to możecie mi napisać. To jest wydawnictwo Sara. Nie znam takiego wydawnictwa. Nie na sprzedaż. Aha, myślałam, <ślałam>, że ta książka jest nie na sprzedaż, a to jest chyba tytuł pierwszego rozdziału. Ale po prostu uroczy piesek. Bardzo ładne ilustracje. Strony, co prawda, są białe, ale, ale nie będę tutaj wybrzydzać, chciałabym to przeczytać. Tylko mi napiszcie, czy Lesi umiera. Chociaż musicie to oznaczyć jako spoiler. Jeżeli to jest spoiler, ja się spoilerów nie boję, jestem w stanie je przyjmować. O, tutaj ktoś nawet czytał i przeczytał do strony 81. Fajnie, brzmi to ciekawie. No i ostatnia książka tym razem jest to mój zakup. Tę książkę właśnie kupiłam u Kingi. Chyba wam jej jeszcze nie pokazywałam. Na Instagramie ją na pewno pokazywałam. Jest to szczęście rodziny lwatą Stoja. O Lwie Tłustoj już tutaj mówiłam, no ale powiem raz jeszcze: to jest jedna z moich ulubionych noweli tego pisarza w ogóle jedna z moich ulubionych noweli wśród wszystkich noweli. Przeczytałam ją już jakiś czas temu i przede wszystkim zdecydowałam się na lekturę dzięki filmowi, mojemu ulubionemu filmowi, co lubię tutaj powtarzać, czyli Wszystko za życie. Bo tam był cytat z tej noweli i ja po prostu musiałam tę książkę poznać, ponieważ ten cytat jest przepiękny. Ja mam ten cytat zresztą wydrukowany na kominku i mam go tutaj zaznaczony, mogę Wam go tutaj przeczytać. Mam nadzieję, że lubicie, jak ktoś wam czyta. Jeżeli nie, no to musicie troszeczkę przesunąć. Wiele przeżyłem i wydaje mi się, że znalazłem to, co potrzebne jest do szczęścia: ciche, samotne życie w naszej wiejskiej głuszy, możność czynienia dobra ludziom, którym tak łatwo jest je świadczyć, bo do niego nie przywykli. Potem praca i jeszcze raz praca, która przynosi przecież pożytek, a poza tym odpoczynek, książka, muzyka i miłość do człowieka bliskiego. O to moje szczęście i o większym nigdy nie marzyłem. Ten cytat bardzo dobrze przedstawia mój system wartości i moje podejście do życia, więc ja jak najbardziej się utożsamiam i bardzo się cieszę, że mam tę książkę u siebie na półce. No a teraz wam powiem jakie książki dodałam sobie ostatnio na Legimi. Legimi to jest platforma z audiobookami, e bookami, które ja Używam najczęściej, o czym często Wam tutaj mówię, oprócz Legimi. Aktualnie mam jeszcze tylko audiotekę, na której aktualnie nic nie słucham, o dziwo. Natomiast bardzo aktywnie czytam i słucham rzeczy na Legimi ostatnio i chciałabym od razu na początku Wam powiedzieć, że niezwykle się cieszę, ponieważ na Legimi została dodana półeczka z książkami, które można czytać w ramach miesiąca afrykańskiego. To nie jest współpraca, to znaczy, to jest współpraca zasadnicza, ale nie jest to współpraca płatna. Ja sama napisałam do Legimi, czy mogliby taką półeczkę stworzyć, i jestem niezmiernie wdzięczna osobom, które pracują w tej platformie, za to, że przychylili się do mojej propozycji. Większość książek ja również tam wybrałam, oni swoje tytuły również tam później dopisali. Ja wiele spośród tych książek jeszcze nie czytałam, natomiast. Też szukałam książek afrykańskich, pisarzy i pisarek, i osób autorskich pochodzących właśnie z różnych krajów afrykańskich. No i udało nam się stworzyć wspólnymi siłami taką półeczkę, którą możecie znaleźć na stronie głównej. Ale jeżeli nie chce Wam się szukać, to ja też zostawię link na dole, żebyście mogli sobie poprzeglądać, jakie propozycje na właśnie miesiąc afrykański tam znajdziecie. Przypominam, miesiąc afrykański to właśnie maraton czytelniczy, który trwa. U nas, u mnie i u Was, bo to jest nasz kanał wspólny troszeczkę w kwietniu. Polega on na tym, że czytamy książki autorów z różnych krajów afrykańskich. Ja aktywnie biorę udział w tym maratonie i bardzo Was też do tego zachęcam. Na Legimi ja dodałam sobie ostatnio takie książki jak. Jak żar, oddech Afryki, Dariusza Rosiaka. To jest e, reportaż z wydawnictwa czarnego, który już przesłuchałam i powiem Wam, niezwykle mi się ten reportaż podobał. On opowiada o sytuacji politycznej tak naprawdę w różnych krajach afrykańskich. Nie we wszystkich, ale skupia się na niektórych z nich. Na przykład opowiada o Tanzanii, o Kenii, o Ruandzie, e, Etiopii. I ten reportaż. E, on tak naprawdę tylko prześlizguje się po tematach, ponieważ nie jest w stanie jedna książka zgłębić polityki tak wielu krajów. Natomiast ten reportaż w taki bardzo pigułkowy sposób, ale konkretny, pozwala dowiedzieć się zarysu tego, jak na przykład sytuacja polityczna w danym kraju wygląda. I on jest też takim dobrym nawigatorem, do tego, żeby na przykład chcieć zgłębić dany temat. Ten reportaż dał mi na przykład taką możliwość osądu, który kraj afrykański z tych przedstawionych w reportażu zainteresowałby mnie najbardziej, żeby więcej na jego temat chcieć poznać. Oczywiście w moim przypadku oczywiście okazało się, że każdy jeden mnie zainteresował. Naprawdę wysłuchałam tego reportażu z ogromną przyjemnością i już tutaj mogę Wam go polecić. Oprócz tego, ostatnio na Legimi dodałam sobie książkę Anety Jadowskiej, którą teraz czyta się w klubie Ani z kanału Książkami Mikaze. Tajnica Domu. Uklejów. Ja tej książki raczej nie będę czytała ani słuchała na razie. Ona też mnie popularnie niezbyt interesuje. Natomiast na grupie książki Ani na Instagramie wiele osób pisało, że posłowie jest bardzo emocjonujące. I ja sobie przeczytałam te posłowie i faktycznie jest bardzo wzruszające, ponieważ Aneta Jadowska tam się odnosi do tragicznej śmierci swojego męża. I poruszyło mnie również te posłowie. Jest też takim fajnym zwróceniem się do swoich fanów z pewną Prośbą, y, którą pozwolę sobie powtórzyć na temat tego, że warto jest pamiętać o śmierci, nawet kiedy ta śmierć jest daleko i jest się młodym i pięknym i warto dbać na przykład o takie rzeczy jak testament, ponieważ to ułatwia życie naszym bliskim po prostu. Już zapowiadałam, ale może powiem raz jeszcze. W maju będziemy organizować miesiąc polski, czyli będziemy znowu czytali polskie książki przez cały miesiąc. Natomiast w czerwcu planuję zorganizować miesiąc bałkański i już się do niego mentalnie Przygotowywałam, bo wybierałam sobie książki bałkańskie. Była też taka półeczka na legimi, natomiast ona nie ma nic wspólnego z moim miesiącem bałkańskim czerwcowym, tylko była niezależnie ode mnie. I tam znalazłam takie tytuły jak Niewidzialni, fizyka smutku, Bułgaria, złoto i Natomiast ja tych książek nie znam, nie wiem dokładnie o czym one opowiadają, i na pewno więcej książek bałkańskich wam przywołam w Tibiarze dopiero na czerwiec, więc jest jeszcze sporo czasu. Natomiast mam już po prostu te książki w biblioteczce. Dodałam sobie też jakiś czas temu do biblioteczki książkę Mózg, a uzależnienia nigdy dość. Interesująca jest dla mnie właśnie sprawa funkcjonowania. Mózgu, w kontekście uzależnień. No, niezwykle ciekawa sprawa. Mam w liście też książkę, Miałam Tak Wiele, którą sobie dodałam, żeby uczestniczyć w Norweskim Tygodniu organizowanym przez Justynę regauss natomiast nie doszłam do tego. Nie zdążyłam, po prostu, nie zdążyłam po prostu przeczytać tej książki, ale na pewno kiedyś ją jeszcze przeczytam. No i z takich niedawnych książek jeszcze tutaj dodałam soroczkę Agnieszki Kuźniak, czyli taką krótką książkę, która opowiada. O przemijaniu i umieraniu. Tę książkę przeczytałam już, ponieważ wylosowałam ją w kwietniowej akcji losowania książek, które według Was trzeba przeczytać w życiu. I mam tutaj jeszcze na przykład jedyny ocalały Riley'ego Sager'a, czyli. Najnowszą książkę wydawaną w Polsce jednego z moich najmniej ulubionych pisarzy, którego ciągle twórczość namiętnie czytam z jakiegoś powodu. Niestety jedyne ocalałe to znowu jest nieporozumienie, no ale to też więcej Wam opowiem w podsumowaniu czytelniczym. No i na sam koniec chcę Wam pokazać, jakie książki ostatnio wypożyczyłam w mojej pięknej, żorskiej bibliotece. Mam taką bibliotekę w moim mieście, żory, do której lubię zaglądać. Nagrywam też zawsze z tego rolki. Znaczy, nie zawsze <grywam> nagrywam rolki, jak tam jestem. Chyba dwa razy mi się zdarzyło, ale postanowiłam robić to częściej, ponieważ biblioteka żorska jest naprawdę przepiękna. No i warto też o bibliotekach pamiętać podczas wyboru lektur. Wypożyczyłam sobie Chebad. Ryszarda Kapuścińskiego. I jest to książka, którą już zaczęłam czytać, natomiast mój mąż też chciał ją czytać i wyjął moją zakładkę i przestawił swoją, więc teraz mam problem, bo nie wiem gdzie ja jestem. Wypożyczyłam sobie właśnie to wydanie nad Niemnem, o tym mówiłam Wam na początku w tym filmie, więc już tutaj tego nie będę powtarzać. Czytałam je, ale teraz przerzuciłam się na inne i wypożyczyłam sobie książkę Poza królestwo Yagyasi. To jest autorka, która z tego co pamiętam pochodzi z Gany, usłyszałam o niej u Edyty Literatunek. Książkę czytam, zaczęłam czytać, przeczytałam już trochę. Jest wciągająca i interesująca, natomiast mam teraz pały ze czytaniem tej książki, ponieważ znowu mam inne pozycje, które aktywniej w tym momencie e, czytam. No i to. Tyle, jeżeli chodzi o moje e, nowe książki, o książki z biblioteki, o książki e, na legimi. Raz jeszcze przypominam o afrykańskiej półeczce na legimi. Zajrzyjcie tam, jeżeli macie ochotę. Oczywiście zapraszam Was też, jak zwykle, do uczestniczenia w moich akcjach i maratonach. Aktualnie czytamy książki afrykańskie, a w klubie książki czytamy nad niemnem. Widzimy się w kolejnym odcinku. To będzie odcinek z maratonu szkockiego. Już na pewno. Do zobaczenia. Cześć!